No elo elo, siema, witam bardzo serdecznie. Jest nowa piosenka Isamu, w sensie Dychy, tak? No nie Isamu, Dychy. Więc sobie sprawdzimy, co my tutaj mamy. Autostrada. Okej, zostało to puszczone 11 dni temu. Wow, 500 000. To nie jest zbyt dobry wynik. No, nie da się ukryć, to nie jest zbyt dobry wynik, ale sprawdźmy, może właśnie wynik świadczy o tym, że ta piosenka nie jest najlepsza. Pompa Team. Polski beat w niemieckiej furze. Dycha znowu wraca, trzęsie się chałupa cała. Puszczają to w klubach i to puszcza twoja stara. Na obie kominiara, czorno tak jak ta Bawara. Tu się robi ruchy, a nie drapie się po jajach. Taki klasyczny chyba styl, nie? No i samo w sensie, no i samo w sensie, że dychy. O. Na chama, nie na serial lub Alvara. Trafiła na chama i się szybko zakochała. Noga w gaz, autostrada. Twoja suka w szoku cały czas. Mocna jazda, a skurwa mi do spodu. Noga w gaz, autostrada. Cztery sprawy w toku. Miasta blask, a nie plaża. I pisze się protokół. Nie jest zły ten refren. Taki. To jest typowy refren dla łysych karków, którzy jeżdżą Audi albo BMW. Mają otwarte szyby, tak? I radio na fulla, nie? To jest ten typ odbiorcy takiej muzyki. A to nie jest tragiczne. Taki. Inaczej, to jest po prostu na poziomie Isamu, nie? Jakby nie ma nic negatywnego, ale też nie ma żadnego takiego, wiecie, wow. Biłem na teścia, zanim załaduję, opowiadam tak jak brzechwa. Zawsze gwarantuję dużo miłości i szczęścia. Jeśli nie spróbuję, to nie pozna czaru księcia. Ja już na maturę, u mnie w aucie jest uczelnia. Noga w gaz, autostrada, twoja suka w szoku. Cały czas mocna jazda, a skurwa mi do spodu. Noga w gaz, autostrada, cztery sprawy w toku. Miasta blask, a nie plaża i pisze się protokół. No zawsze dycha odstawał na zwrotkach. No tutaj rusz, tu, tutaj tu jest tak samo, no po prostu, no, to jest tak samo, że jednak bazujesz mocno na refrenie i jak na razie jest okej, okay, nie? Jak na razie jest okej, okay, w sensie jak na razie. Dalej ta mechanika jest utrzymana, że ten refren jest bardzo taki. No dobra, okej, okay, no taki wiralowy, nie? Że wpada w ucho i jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Natomiast beat, o, właśnie, odnośnie beatu. To nie jest muza dla mnie, w sensie inaczej. Muza na takim beacie nie jest dla mnie. Mnie pewnie po pół godzinie muzyki z takimi bitami rozbolałaby głowa, nie? Wiecie, ja na przykład nie lubię hardstylu, nie lubię jakiegoś tam. Nie lubię transu, nie lubię house'u, no, nie lubię muzyki elektronicznej, no, nie lubię czegoś takiego. Natomiast to nie wyklucza, że wiecie, że ktoś coś takiego lubi. Taki rodzaj muzyki i dobrze się w nim odnajduje. No, jeden woli, no nie wiem, jeden woli tak jak ja, na przykład rap, nie? Ale co? Ale nic, no po prostu. To nie jest beat dla mnie. Fajnie, ja mogę sobie przesłuchać tę piosenkę, ale pewnie wolałbym chyba inne piosenki Dychy. Z trochę lżejszym beatem? Chyba tak. Ała. No, zawiało mnie widzowie i nie mogę zbyt mocno ruszać głową, bo mnie strasznie kuje wtedy, nie? No, taka historia.
O, wiem, zabrakło mi określenia. To jest taka techniowa, taka klubówka, no taka klubówka, nie? Klubówka potocznie określająca taki styl bardzo taki wiejski, techniowy, o. Noga w gaz, autostrada, twoja suka w szoku, cały czas mocna jazda, a skurwa mi do spodu. Noga w gaz, autostrada, cztery sprawy w toku, miasta blask, a nie plaża, i pisze się protokół. Pompa Travel, gwarancja udanej podróży. A to od początku już leci. Dobra, no kurczę, ja chyba powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Jest to utrzymane dalej jakby na dobrym poziomie. Nie ma żadnego zaskoczenia, nie ma też czegoś, co by mnie jakoś negatywnie do tego nastawiało. Jest okej. No i to chyba najważniejsze, nie? Że nie ma regresu, bo ostatnio chyba dawno i samo coś wyrzucało, jeżeli chodzi o muzykę, więc taka rdza, taki wiesz, taki regres po prostu spowodowany czasem nieaktywności muzycznej mógł się pojawić, a to jest naprawdę w porządku. I rozumiem totalnie ludzi, którzy będą sobie jeździli samochodem i będą to puszczać, nie? Totalnie na chillku. To chyba tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Znaczy to, co ja mówię? Nie, dobra. Nieważne, nieważne. Po prostu, to tyle. Możecie wyrazić swoją opinię w komentarzach. Jak zawsze czekam. Odpisuję na wszystkie komentarze. I możecie zostawić łapkę. Możecie zasubskrybować kanał, będzie mi mega miło. Z mojej strony to tyle. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć, cześć!